Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Komitet Obrony Demokracji nie daje o sobie zapomnieć. Wczoraj grupa działaczy zakłóciła przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy w trakcie obchodów setnej rocznicy zaślubin Polski z morzem. Z prowokatorami po uroczystościach spotkała się kandydująca w wyborach prezydenckich Małgorzata Kidawa-Błońska. Platforma nie odcina się od skandalicznych okrzyków. Wczoraj w Pucku odbyły się centralne uroczystości setnej rocznicy zaślubin Polski z morzem. W swoim przemówieniu prezydent Andrzej Duda wskazał na znaczenie wydarzenia. Jego słów nie mieli zamiaru słuchać przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji. Ten 10 luty jest dla odbudowy polskiego państwa właściwie chyba spośród tych wszystkich najważniejszym, odbudowy polskiego państwa w tym znaczeniu gospodarczym. Manifestujący wykrzykiwali słowa: będziesz siedział, kłamca czy demokracja. Zachowanie protestujących było oburzające, mówi wicepremier Jacek Sasin. Ja jestem osobiście zbulwersowany tym, co się wydarzyło. Tym bardziej, że mieliśmy do czynienia z tymi wydarzeniami nie przy okazji spotkania politycznego, wyborczego, tylko wydarzyło się to w trakcie święta państwowego. Problemu nie widziała kandydatka Platformy Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska, która po uroczystościach spotkała się w dobrej atmosferze z prowokatorami. O, przecież odmachaliśmy! W spotkaniu uczestniczyła też Barbara Nowacka, która w zachowaniu demonstrantów nie widzi nic niewłaściwego. Witamy się z osobami, które się z nami witają, z członkami Komitetu Obrony Demokracji. Słyszałyśmy okrzyki pod adresem pana prezydenta dotyczące rozliczenia go za niekonstytucyjną działalność. Prowokatorzy pojawili się wczoraj nie tylko w Pucku, ale także w Wejherowie, gdzie próbowali utrudniać spotkanie prezydenta z mieszkańcami. Politycy Platformy przekonywali, że przeciwko prezydentowi protestowali zwykli mieszkańcy. Rzeczywiście entuzjazmu mieszkańców nie widać, a to dopiero początek. Jednak w rzeczywistości byli to znani głównie z Warszawy działacze KOD-u, nieformalnie współpracujący z politykami Platformy Obywatelskiej. Część prowokatorów przyjechała z przyczepą, na której wypisano obraźliwe hasła. Działacze KOD-u używają jej w Warszawie. Są to twarze znane z Warszawy przede wszystkim, z zakłócenia różnego rodzaju spotkań. Więc można mieć wątpliwości, że ktoś tych ludzi tam celowo zwiózł. Przypomina minister Sebastian Kaleta. Działacze KOD-u utrudniali m.in. spotkania Patryka Jakiego z warszawiakami w czasie kampanii przed wyborami samorządowymi. Nie będąc jeszcze prezydentem Warszawy, już pan dla nas zrobił więcej. Co? Niż ci, którzy nam... A co zrobił? Dziękuję. A co zrobił? Zakłócali też miesięcznice smoleńskie oraz służbę żołnierzy z warty honorowej przy grobie nieznanego żołnierza. Konieczne były interwencje policji. Które wspólnie odnieśliśmy. Bez broni, ale dzięki nadziei, odwadze i solidarności. Nic nie usprawiedliwia polityków popierających takie prowokacje, mówi przewodniczący gdańskiej Solidarności Krzysztof Dośla. Prowokacja uderzyła też w ludzi morza, którzy świętowali ważną dla nich rocznicę. Rozpychała się pomiędzy starszymi ludźmi. Niewiele zabrakło, aby kilka albo może i kilkanaście osób zostało wypchniętych do basenu portowego. Politolog dr Lucyna Kulińska podkreśla, że działacze KOD-u będą na pewno towarzyszyć prezydentowi do końca kampanii wyborczej. Taki zespół, który będzie prawdopodobnie zespołem objazdowym, z tych najbardziej zażartych członków, który będzie głośny, który będzie przeszkadzał. Prezydent Andrzej Duda cieszy się dużym poparciem społecznym, co widać na spotkaniach w wielu miejscowościach Polski. Prezydent nie sprzeciwia się protestom i jest otwarty na dyskusję. Pokazał to m.in. na spotkaniu z mieszkańcami Lubartowa. Kampania prezydencka wymaga spokoju, mówi dr Tomasz Teluk. To, czego potrzebuje dzisiaj Polska, to jedności, spokojnego dialogu i wyważonej debaty publicznej. W sztabie Andrzeja Dudy powołana ma zostać specjalna komórka zajmująca się prostowaniem nieprawdziwych informacji. Resort Aktywów Państwowych powołał specjalną komisję, która zajmie się reformą przepisów dotyczących nadzoru właścicielskiego. W skład zespołu obok przedstawicieli ministerstwa weszli także m.in. eksperci i praktycy. Zespół ma dokonać przeglądu obowiązującego prawa, tak aby dopasować przepisy do nowych wyzwań gospodarczych.
Kodeks spółek handlowych po raz ostatni był nowelizowany 20 lat temu. Rozwój gospodarczy wymusza na rządzie zmiany w przepisach, podkreśla wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski. Rynek kapitałowy po prostu czeka na zmiany prawne, które spowodują, że nasze firmy będą się jeszcze szybciej rozwijać. Potrzebne jest nowe spojrzenie na dotychczasowe regulacje. Stąd powołanie specjalnej komisji do spraw reformy nadzoru właścicielskiego, mówi wicepremier Jacek Sasin. Która właśnie takiego przeglądu dotychczas obowiązującego prawa dokona i zaproponuje nowe rozwiązania. W komisji obok przedstawicieli resortu aktywów państwowych znaleźli się także eksperci i, co równie ważne, praktycy. Menadżerowie, przedstawiciele firm, zarówno tych firm państwowych czy z udziałem kapitału Skarbu Państwa, ale również podmioty prywatne. Bo nowe prawo ma być tworzone nie tylko dla spółek państwowych, ale także tych prywatnych. Prace komisji będą odbywały się w kilku zespołach. Celem każdego z nich będzie wypracowanie zmian ustawowych. W tym roku, w pierwszym półroczu przewidujemy, że przedstawimy opinii publicznej dwa projekty ustaw. Tutaj planowana jest nowelizacja kodeksu spółek handlowych, tak by zwiększyć możliwości rad nadzorczych. W spółkach Skarbu Państwa wciąż zdarzają się osoby niekompetentne, alarmuje doktor inżynier Bogdan Zedler. Sam byłem świadkiem jako doradca zarządu koncernu energetycznego Energa, mianowania weterynarza do zarządu. Spory wpływ na to, by walczyć z takimi patologiami, miała opinia publiczna, mówi ekonomista Konrad Gadomski. Media wymusiły na rządzących to, aby zarządzali spółkami Skarbu Państwa bardziej kompetentne osoby. Na razie nie ma decyzji, by nowa komisja zajmowała się właśnie na przykład procedurą obsadzania foteli w spółkach Skarbu Państwa. To wciąż zadanie dla mediów, tłumaczy wicepremier Jacek Sasin. Które mogą takiej oceny dokonywać, mogą wyrażać swoje opinie i stanowić taką dobrą społeczną kontrolę nad tym. Dziś jednak w radach nadzorczych spółek nie ma mowy o przewadze osób niekompetentnych nad kompetentnymi, przekonuje mecenas Piotr Migaj. Dlatego nowe regulacje powinny dać radom nadzorczym nowe narzędzia. Na pewno rady nadzorcze powinny mieć pewne możliwości większe wpływania na to, co się dzieje w spółkach, pewne możliwości głębszego wglądu w działalność spółek i pewne możliwości decyzyjne. I taki jest plan resortu aktywów państwowych. Chcemy, aby rady nadzorcze jeszcze efektywniej nadzorowały majątek swoich właścicieli. A przy tym reagowały, kiedy taka reakcja jest potrzebna. Ekonomista Konrad Gadomski tłumaczy, że kolejnym krokiem powinno być odchudzenie i rad nadzorczych, i zarządów spółek. Są po prostu przeciążone zbyt dużą ilością ludzi po to, aby działacze partyjni znaleźli swoje miejsce pracy, swoje miejsce na ziemi. Prawdziwym wyzwaniem dla nowej komisji do spraw reformy nadzoru właścicielskiego ma być reforma prawa koncernowego. To najważniejszy zespół. Zmiana kwestii związanej z prawem koncernowym i holdingowym jest absolutnie kwintesencją dalszej ekspansji polskich firm i na rynku krajowym, i na rynku międzynarodowym. Żadna duża konsolidacja nie może być przeprowadzona bez dobrego prawa, alarmuje resort aktywów państwowych. Kompleksowa nowelizacja tych przepisów ma być gotowa w 2021 roku. Operatorzy numerów ratunkowych obchodzą dziś swoje święto. W całej Polsce to ponad 1300 operatorów. Rząd przyjął pakiet zmian, które mają poprawić ich warunki pracy. Operator numer 91, w czym mogę pomóc? Operatorzy numerów alarmowych odbierają każdego dnia tysiące telefonów. W ubiegłym roku przyjęli ponad 22 miliony zgłoszeń. My jesteśmy na tej pierwszej linii frontu i my jesteśmy pierwszymi osobami, które pomagają w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach zagrożenia życia. Premier Mateusz Morawiecki podziękował w Warszawie operatorom za ich pracę. Wręczył też odznaczenia szczególnie zasłużonym. To wy w zespoleniu ze służbami specjalnymi, z policją, z Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczą Strażą Pożarną, ze służbami medycznymi, ratowniczymi. Wy stanowicie ten korpus, tę kopułę bezpieczeństwa nad Rzeczpospolitą, nad jej obywatelami. Jesteśmy Wam za tę pracę wszyscy ogromnie wdzięczni. Rząd przyjął projekty zmian, które mają poprawić warunki pracy operatorów numerów alarmowych. Będą mogli awansować, zostaną też objęci ochroną, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym. Będą również objęci stałą opieką psychologów. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy dotyczącej centrów powiadamiania ratunkowego, tak żeby wzmocnić instytucję, którą tworzycie, żeby nadać
dodatkowy status pracownikom tej instytucji, bo wykonujecie zadanie niezwykle ważne z punktu widzenia obywateli, z punktu widzenia państwa. Mówił szef MSWiA minister Mariusz Kamiński. Wciąż nie brakuje osób, które dzwoniąc na 112 chcą umówić wizytę u lekarza, zamówić pizzę albo taksówkę. Pojawiają się też nieodpowiedzialne żarty, mówi operator z Katowic Tomasz Nowak. W tym momencie w kolejce razem z innymi zgłoszeniami może oczekiwać ktoś, kto potrzebuje natychmiastowej interwencji służb, bądź do wypadku drogowego, bądź do zatrzymania krążenia u kogoś bliskiego. Za umyślne i nieuzasadnione blokowanie numerów alarmowych grozi areszt, ograniczenie wolności lub grzywna. Operatorzy przypominają też, aby w kryzysowej sytuacji po połączeniu z numerem alarmowym spokojnie odpowiadać na wszystkie pytania. Ułatwi to szybkie udzielenie pomocy. Wtedy, kiedy już wyciągamy telefon, żeby wezwać pomoc, najlepiej wcześniej zorientować się, gdzie się znajdujemy. Bardzo to ułatwi operatorowi ustalenie lokalizacji i tym samym przyspieszy działanie służb i dotarcie tych służb na miejsce. Od stycznia funkcjonuje też aplikacja mobilna, która ułatwia wezwanie pomocy osobom głuchoniemym i niedosłyszącym. Aplikacja mobilna Alarm 112 pozwala na zgłoszenie zdarzenia alarmowego, jeśli nie można wykonać połączenia głosowego. W dniu swojego święta operatorzy numeru 112 życzą sobie jak najmniej telefonów. Jak najmniej telefonów, bo mniej telefonów to mniej złych sytuacji na drodze, na ulicy, na mieście. W związku z tym, jeśli my mamy mniej telefonów, to znaczy, że ludziom się nie dzieje krzywda. Samorządy po raz kolejny zajmują się ideologizacją miasta i mieszkańców. Teraz dzieje się tak w Poznaniu. Rada Miasta głosami Platformy Obywatelskiej przyjęła Europejską Kartę Równości. Przeciwni byli radni PiS-u, organizacje społeczne, ale i sami rodzice. Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn ma być, i tu cytat, wyrazem zaangażowania Poznania w propagowanie zasady równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym. W rzeczywistości jest ona bardzo niebezpieczna dla mieszkańców, mówi Elżbieta Lachman, redaktor naczelna Polskiego Forum Rodziców. Role stereotypowe kobiet i mężczyzn mają być, zgodnie z zapisami tej karty, zwalczane. Ma być promowana tak naprawdę ideologia gender. Bez wątpienia ta karta stwarza możliwość do dalszej ideologizacji przestrzeni miejskiej w Poznaniu. Dodaje poseł Bartłomiej Wróblewski. Wprowadzenie karty jest bardzo groźne, szczególnie w odniesieniu do edukacji, alarmuje radna PiS-u w Poznaniu Ewa Jemielity. To prosta droga do tego, aby pod hasłem równości kobiet i mężczyzn za chwilę mówić rodzic A i rodzic B, aby wprowadzać edukację seksualną wobec małych dzieci. Dokument przyjęto dziś głosami radnych z Platformy Obywatelskiej. Ona promuje rozwiązania, które spowodują to, że zarówno na rynku pracy, jak i w dostępie do edukacji w mieście, jak i w kwestiach związanych z ochroną zdrowia, kobiety będą miały równość wobec mężczyzn. Mówi przewodniczący klubu radnych PO w Poznańskiej Radzie Miasta Marek Sternalski. Przeciwko wprowadzeniu Europejskiej Karty Równości protestowało wiele ruchów społecznych, radni PiS-u oraz rodzice, mówi matka czwórki dzieci Katarzyna Motylewska-Walter. Nie bardzo widzę jakąkolwiek wartość dodaną, którą ten element legislacji wprowadzałby. Nie widzę nowych rozwiązań, czy też rozwiązań adresujących problemy, które my faktycznie mamy. Radny Mateusz Rozmiarek z PiS-u zwraca uwagę, że niektóre punkty Karty Równości są sprzeczne z polskim porządkiem prawnym. Wobec czego przyjęcie takiego dokumentu powoduje pewnego rodzaju przyjęcie uchwały, która bardzo możliwe, że zostanie na wyższym szczeblu już zaskarżona. Ale ten zły przykład akurat tutaj także idzie z innych państw. Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu lokalnym to pomysł Rady Gmin i Regionów Europy zrzeszającą samorządy lokalne z ponad 30 krajów. Od marca skrócą się kolejki do kardiologów, ortopedów, neurologów i endokrynologów. Narodowy Fundusz Zdrowia znosi limity przyjęć na pierwszą wizytę u najbardziej obleganych specjalistów. Zwiększona zostanie także wycena tych wizyt.
Na skrócenie czasu oczekiwania do kardiologów, ortopedów, neurologów i endokrynologów Narodowy Fundusz Zdrowia wyda 300 milionów złotych. Obecnie w tych czterech poradniach mamy ponad 700 tysięcy osób na listach oczekujących. To jest bardzo dużo i właśnie dlatego od tych czterech najważniejszych z punktu widzenia pacjentów poradni rozpoczynamy nasz program. Wskazuje wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Zniesienie limitów przyjęć do specjalistów dotyczy pierwszych wizyt. Są one kluczowe dla dobrego leczenia, mówi doktor nauk medycznych Andrzej Szczepanowski. Jeśli pacjent dostanie się na tą pierwszą poradę bez limitów, dostanie odpowiednie leczenie, które może być kontynuowane u lekarza rodzinnego. Wycena wizyt u czterech specjalistów wzrośnie od lipca o 17%, a od stycznia przyszłego roku o kolejne 10%. Resort zdrowia zapowiada działania, które mają skrócić kolejki u wszystkich specjalistów. W kolejnych latach, dzięki bardzo dużemu wzrostowi nakładów na system ochrony zdrowia, te środki istotnie się zwiększą i będziemy w stanie zaproponować kolejne specjalności oraz, mam nadzieję, kolejne wzrosty wyceny. Do skrócenia kolejek mogą przyczynić się też sami pacjenci. Wielu umawia wizyty, na których ostatecznie się nie pojawia. Trwa dyskusja nad wprowadzeniem kar dla pacjentów, którzy nie odwołują wizyt. Rocznie jest ich aż 17 milionów. Resort zdrowia rozważa różne propozycje, mówi wiceminister Sławomir Gadomski. Te rozwiązania dyscyplinujące pacjentów, wprowadzające no, pewną równowagę pewnych praw i obowiązków pacjenta, nie samych praw, no, musimy wypracować. Co więcej, są to rozwiązania postulowane przez samych pacjentów de facto, przez organizacje pacjenckie, przez rzecznika praw pacjenta. Zwiększenie nakładów to jednak nie wszystko, wskazują eksperci. Zaczyna brakować lekarzy, starzy specjaliści odchodzą do sektora prywatnego oraz na zasłużone emerytury, a liczba młodych wciąż jest niewystarczająca. Wielu młodych lekarzy woli też pracować w placówkach komercyjnych lub wyjechać za granicę, mówi Andrzej Zapaśnik, ekspert Porozumienia Zielonogórskiego. Żeby system funkcjonował, to muszą być siły i środki. I nawet jak się pojawią środki, to jest zatrważający ubytek sił, czyli zasobów kadrowych. Rząd pracuje nad rozwiązaniami, które mają ułatwić kształcenie nowych lekarzy, a także zachęcić medyków pracujących poza granicami do powrotu do ojczyzny. Łatwiejsze ma być również zatrudnianie specjalistów wykształconych poza granicami Polski. Sudan Południowy potrzebuje pomocy. W kraju brakuje podstawowych produktów żywnościowych i lekarstw. Mieszkańców wspiera na miejscu Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. W lipcu ubiegłego roku świętowało 8 lat istnienia. Życie w tym kraju to jednak codzienna walka o przetrwanie. Na to wpływa wiele czynników, jak na przykład trwająca wojna, niepewność ludzi, ci, którzy nawet wciąż żyją w obozach dla uchodźców i boją się wrócić do swoich domów. Wyjaśnia misjonarz w Sudanie Południowym ojciec Krzysztof Zębik. Tamtejszych mieszkańców wspiera Międzynarodowa Organizacja Katolicka Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Tylko w ciągu ostatnich 3 miesięcy zebrała w Polsce 2,5 miliona złotych na pomoc Sudańczykom. 2,5 miliona złotych, które tutaj się wydaje mają zupełnie inną wagę, to bardzo często jest waga ludzkiego życia. Powiedział ksiądz Paweł Antosiak z PKWP. W listopadzie środki były zbierane m.in. w kościołach. Organizacja dziękuje proboszczom, którzy zaangażowali się w zbiórkę. Pomoc z zewnątrz to dla Sudanu Południowego jedyna szansa na przetrwanie. Ludzie nie zarabiają praktycznie nic. Nawet miesięczna pensja tutejszego nauczyciela nie wystarcza na podstawowe produkty żywieniowe. Jeśli na przykład chodzi o zarobki nauczyciela zatrudnionego w szkole, jest to można powiedzieć około 3-4 tysięcy sudański funtów. Jeśli chodzi o inne szkoły, tak, także mogą oferować takie zarobki jak 10 tysięcy funtów, a taki worek fasoli kosztuje ponad 23 tysiące. Pomóc może każdy. Dzienny koszt wyżywienia czy leczenia dziecka to tylko $5. Pomagać można przez nasze konto Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ale też w dużo prostszy sposób, wysyłając SMS-a pod numerem 72405. W treści należy wpisać słowo ratuje. Koszt SMS-a to 2,46 zł. Kończymy główne wydanie informacji dnia. Ponownie zapraszam po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia.
Szczęść Boże, Marta Klimczak, witam i zapraszam na prognozę pogody. W Polsce w nocy temperatura w przedziale od minus 1 do 2 stopni. Jutro nad obszarem kraju zachmurzenie całkowite. W rejonie Zatoki Gdańskiej opady śniegu. Temperatura maksymalna od 2 stopni na Podlasiu i Podkarpaciu do 4 na południu i zachodzie. Będzie wiał silny i porywisty wiatr z południowego zachodu. Wzrost ciśnienia na barometrach 1006 hektopaskali. A teraz prognoza pogody na kolejne dni. W czwartek na północy zachmurzenie duże oraz opady śniegu, nad pozostałym obszarem małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 2 stopni na Podlasiu i Podkarpaciu do 6 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. W piątek nad obszarem kraju zachmurzenie duże i całkowite. We wschodniej części kraju śnieg, natomiast w zachodniej połowie opady deszczu. Temperatura maksymalna od 2 stopni na wschodzie do 5 na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków.